Hej kochani, robi się coraz cieplej, obostrzenia się luzują, więc możliwe, że niedługo będzie nam w końcu dane wyjście do ludzi. Tak jak nieużywany język zanika, podobnie jest z umiejętnościami miękkimi. Kiedy siedzimy przez rok w domu i gadamy tylko z kotem. Cześć, co tam? Z psem. Ale pada, nie? Czy z jaszczurką? Zjadłabyś coś? Bo ja tak. Wyjście do ludzi i rozmowa może okazać się naprawdę prawdziwym wyzwaniem. Dlatego w dzisiejszym odcinku nieco odświeżę Wam pamięć i podam Wam proste sposoby na to, aby zawsze móc podtrzymać rozmowę, a dodatkowo powiem Wam, jak uczynić ją żywą i interesującą. Tak więc zaczynamy! Po pierwsze, znajdź wspólny grunt. Wszyscy mamy ze sobą coś wspólnego. Trzeba tylko to znaleźć. Pierwszą rzeczą potrzebną do tego, aby konwersacja się kleiła, jest znalezienie wspólnego gruntu. Nie bez powodu jesteś w stanie utrzymać żywą konwersację z ludźmi ze szkoły, ze studiów czy z pracy. Macie wspólny grunt, który zawsze jest wyjściowym tematem do rozmowy, od którego z łatwością możemy przechodzić w inne tematy. Kiedy rozmawiamy z osobami spoza pracy czy szkoły, wpadamy w panikę, bo brakuje nam tego wspólnego mianownika. Tymczasem, podobnie jak w przypadku osób z pracy czy szkoły, wspólny mianownik istnieje. Trzeba go tylko znaleźć. Czasami nawet wystarczy sama chęć znalezienia go. Wchodząc w konwersację z osobą, którą poznajesz przez wspólnych znajomych, czy którą już trochę znasz, możesz wykorzystywać podstawowe informacje, które masz o tej osobie. Załóżmy, że poznajesz przez wspólnych znajomych Marka, który na co dzień jest nauczycielem. Typowa rozmowa mogłaby przebiec w ten sposób. Czym się zajmujesz? Jestem nauczycielem. O, super. Jakiego przedmiotu uczysz? WF-u. O, to musisz mieć niezłą kondycję. No, nie narzekam. Właśnie wracam z treningu. Ja po treningu najpierw muszę umrzeć, zanim wyjdę do ludzi. Haha, a co ćwiczysz? Trochę jogę. Jeżeli nie znamy tej osoby, powinniśmy zacząć bardzo szeroko. I dwa najlepsze kierunki, w które możemy iść, to po pierwsze rzeczy, które lubimy, po drugie rzeczy, które nas wkurwiają. Przykładowo, jeżeli miałabyś zagadać pana z Żabki przy okazji kasowania zakupów, przy podejściu numer 1 mogłabyś powiedzieć: o, słucha pan mojego ulubionego radia! Jako że każdy lubi słuchać muzyki, jest to bardzo łatwy wstęp do rozmowy na temat ulubionych gatunków, kawałków, artystów, radia. Przy podejściu numer 2, czyli rzeczach, które nas wkurwiają, szukamy wspólnego gruntu pod rzeczy, które mogą nas denerwować. Wchodząc więc do Żabki, zastanów się, co może wkurwiać zarówno ciebie, jak i sprzedawcę. Przykładowo, jeżeli zauważysz przewijający się tłum, możesz powiedzieć: ale koszmarny ruch dzisiaj macie, zawsze jest tak o tej godzinie. Nikt nie lubi tłumów, a tym bardziej, kiedy osoby, które pracują na kasie, muszą ten tłum obsłużyć, dlatego bardzo łatwo na tym polu jest znaleźć wspólny grunt do rozmowy. Przykładowo o tym, że nawet nie chcesz wiedzieć, jaki mają tłum, kiedy do zamrażarek wjadą lody ekipy i wieść się rozniesie. Jak widzicie na przykładzie tej rozmowy, dość zwinnie przeszliśmy do czegoś, co mamy ze sobą wspólnego oraz o czym możemy dalej pociągnąć konwersację. Nadal jednak będzie to bardzo typowa, kurtuazyjna konwersacja bez większego ładunku emocjonalnego. Dlatego kolejną zasadą jest dodać iskrę do rozmowy. Nieważne, o czym gadacie, ważne, jak druga osoba czuje się rozmawiając z Wami. Konwersacje, które zapadają w pamięć, nie muszą być długie czy poruszające nie wiadomo jak ciekawe kwestie. Muszą mieć iskrę. Czasami możemy zamienić z kimś dosłownie dwa zdania i poczuć więcej niż po godzinnej rozmowie z kimś innym. Jest kilka metod, aby w rozmowie zaiskrzyło i zaraz podam Wam kilka z nich. Weźmy za przykład poprzednią rozmowę, która, jak już ustaliliśmy, była dość zwyczajna, żeby nie powiedzieć sztampowa, czy nudna. Spróbujmy jednak dodać do niej kilka zapalników, które po pierwsze wytrącą rozmowę ze sztampowych torów, a po drugie wywołają w naszym rozmówcy jakieś emocje i oddadzą naszą osobowość. Postaw tezę. Punktem zwrotnym, który może przełamać sztampową konwersację, może być postawienie jakiejś tezy na temat Twojego rozmówcy. Ponieważ każdy lubi słuchać opinii na swój temat i mówić na swój temat, stawianie tezy i rozwinięcie jej zawsze będzie ciekawym tematem do rozmowy. Czym się zajmujesz? Uczę WF-u. O, super. Wyglądasz na nauczyciela, który poważnie podchodzi do swojej pracy. Kolejną techniką jest dopytywanie swojego rozmówcy o rzeczy, których dowiedziałaś się w trakcie rozmowy. Jest to wyjątkowo skuteczne, ponieważ pokazuje drugiej stronie, że jesteś autentycznie zainteresowana tym, co robi i co mówi. Poza tym, jak już wspomniałam, każdy lubi mówić o sobie, dlatego dobra konwersacja to często tylko umiejętność zadawania pytań i słuchania. Przykład. Czym się zajmujesz? Jestem nauczycielem. Wow, mnie by nigdy nie wystarczyło cierpliwości. Jak ogarniasz te wszystkie gówniaki? Haha.
Inną dobrą techniką w rozmowie jest to, aby do zdobytych informacji z rozmowy dodać swoją opinię. Jest to fajne, bo nie mówisz stricte o sobie, tylko wyrażasz swoją opinię w danej kwestii. Tym samym zdradzasz cząstkę siebie, ale jednocześnie dodajesz jakąś wartość do rozmowy, która może iść dalej w kierunku, który nadała twoja opinia. Przykład. Czym się zajmujesz? Uczę WF-u. W sumie dzieci w dzisiejszych czasach mają zdecydowanie za mało ruchu, więc fajnie, że się tym zajmujesz. Teraz uwaga, coś nie dla wszystkich, ale warto dodać coś zaczepnego. Jeżeli czujesz się nieco pewniej w konwersacji, w towarzystwie panuje luźna atmosfera, a twój rozmówca też wydaje się być spoko, możesz też próbować być nieco zaczepną. I gwarantuję ci, że to od razu sprowadzi rozmowę na bardziej flirciarskie tory. Przykład. Czym się zajmujesz? Uczę WF-u. A jesteś tym typem pana od WF-u, który zawsze chodzi w jednym dresie, czy masz ich więcej? Haha. Bądź nawigatorem rozmowy. Myśl o rozmowie jak o morzu, po którym nawigujesz statkiem. Może trafić się moment, w którym statek utknie w bezruchu, a może trafić się moment, w którym trafisz na wiatr w żagle. Kluczem jest to, żeby rozpoznać te momenty i w momencie, w którym zauważysz, że nie ma wiatru, szybko zmienić ster, starając się go złapać, ustawiając żagiel w innym kierunku. Podobnie sytuacja ma się w drugą stronę. Jeżeli zauważysz, że złapałaś wiatr i statek mknie jak oszalały, nie ruszaj już steru, nawigując w inną stronę, tylko trzymaj się tego kursu. Oznacza to, że jak trafisz na temat w rozmowie, który ewidentnie zaiskrzy, to idź za ciosem i trzymaj się go, dopóki jest wiatr. Dobry nawigator wie również, gdzie jest większe prawdopodobieństwo złapania wiatru w żagle, a gdzie szanse są znikome. Pewne tematy do rozmowy są mniej porywające od innych. Jest kilka takich rzeczy, o których bardzo łatwo rozmawiać i są to zajawki, hobby, które przejawia twój rozmówca. Jeżeli podzielasz jego hobby, możesz wymienić się doświadczeniem, jeśli nie, możesz poprosić, żeby ci o nim opowiedział. Możesz rozmawiać o planach na przyszłość, jak na przykład plany na podróże, wyjazdy, plany zawodowe. Możecie wspominać rzeczy z dzieciństwa, rzeczy, które się robiło jako dziecko, a nie robi się teraz. Nostalgia to potężna rzecz, cały Netflix na niej teraz jedzie. Jedzenie. Co ostatnio dobrego jadłeś? Jaką knajpę ostatnio odkryłeś? Wymiana swoich doświadczeń na temat jedzenia w knajpie XYZ. Każdy lubi rozmawiać o jedzeniu i chce wiedzieć, gdzie dobrze zjeść. I jeszcze na koniec kilka dodatkowych zasad, które również mogą ci się przydać w konwersacji. Po pierwsze, unikaj pytań, na które odpowiedź można zamknąć jednym słowem, czyli takich, na które odpowiedź brzmi tak lub nie. Reaguj i werbalizuj. Jeżeli usłyszysz w trakcie rozmowy coś ciekawego, powiedz: o, wow, ciekawe! Jeżeli usłyszysz coś, co cię zaskoczyło, powiedz: serio? Jeżeli usłyszysz coś super, powiedz: ale super! Im bardziej werbalizujesz, że to, co mówi twój rozmówca, jest dla ciebie ciekawe, ekscytujące, tym bardziej zaangażowany będzie on w rozmowę. I wartościowa konwersacja nie powinna być długa, ale intensywna. Twój rozmówca na początku może nie być ciekaw ciebie, ale rozmowy z tobą. Ciekawą rozmową dopiero sprawisz, że będzie zainteresowany tobą. Jak widzicie, angażująca rozmowa wcale nie jest taka trudna. Jeżeli w trakcie konwersacji ktoś wam się dodatkowo spodoba, możecie włączyć też flirt. A nie wiem też, czy wiecie, ale mam całkiem darmowy poradnik Sztuka udanego flirtu, więc jeżeli jeszcze go nie macie, kliknijcie w link poniżej, a ja zapraszam was wtedy, kiedy następnym razem wrzucę film. Także do zobaczenia następnym razem. Dzięki. Pa! Marti! Te rozmowy nie są jednak interesujące.